Cześć, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w The Binding of Isaac. Będziemy próbowali dalej coś tutaj zrobić. Dzień bez Isaaca to dzień także stracony. Chociaż pewnie zobaczyliście serię Kingdom i pewnie się zastanawiacie, gdzie jest Isaac. Isaac będzie następnego dnia, bo ten odcinek nagrywam także czwartek. I co, mimo że ten nie będzie się spinał, po prostu postaram się przejść coś Lazarusem, tak? Na spokojnie. Używamy Tears Up. Fantastycznie, tylko nie wiem, czy ogólnie dźwięki z gry nie będą za głośne w stosunku do tego, co ja tutaj mówię. Options, game, music. Bo ogólnie troszeczkę się pobawiłem, chociaż nie, tak jest trochę za cicho. Może zrobimy coś na takiej zasadzie. Ja sobie tutaj dam. Tak, przepraszam, że profesjonalny youtuber ustawia sobie głośność wszystkiego właśnie dopiero w trakcie nagrywania, ale już teraz powinno się zgadzać, bo ogólnie z tego co zauważyłem, miałem jakieś bardzo dziwne problemy z ustawieniem mikrofonu. Zauważyłem, że miałem bardzo źle poustawiane niektóre rzeczy. Tak patrzę, kurde, musiałem to sobie poustawiać, mój mikrofon brzmi lepiej, nie wyłapuje mi tak dźwięków właśnie z klawiatury, spada i tak dalej. Powinno teraz już to faktycznie być wszystko nie słychać. Ale dobra, wracając do tematu przewodniego, tak jak mówię, sesja dalej trwa, sobie tam poprawiam, się tam niektóre rzeczy ogarniam i tak dalej, i tak dalej. Ale odcinek dziennie musi być, muszę przynajmniej nagrać, żeby się wyluzować przy okazji. Żeby się wyluzować, bo ileż można siedzieć przy tych samych notatkach, to już po prostu człowiek się załamuje i ma po prostu, zaczyna mieć zwiechę umysłową. Pewnie niektórzy wiedzą, jak to jest, jak to się siedzi non-stop i się zakuwa. Kurde, tylko tutaj mogę mieć tyle tych souhardów. Tutaj kolejny mi souhard jeszcze wypadnie. No po prostu żal nie korzysta, żeby się nie zbić. Wiem, że to mi da małe statystyki, bo małe. Ale zawsze mieć lepiej wybustowane statystyki, niż lepiej ich nie mieć, tak? Niektórzy narzekają, że powinienem tym Lazarusem się przede wszystkim zbijać tylko wtedy na niższych piętrach, bo tam mogę wszystko przepieprzyć w Devil Roomach, tak? To mogę przepieprzyć w Devil Roomach. I co dostaniemy? Dostaniemy Speed and Range Up. Okej, to jest coś, co mi pomoże troszeczkę szybciej zwiedzać dosłownie wszystko dookoła, tak? Cholera. Okej, mam dużo ognisk. Tam jest kolejny kamień z X-em. Dobra, ryzyk fizyk. O cholera. Odstawiamy. Statystyki mam zwiększone. Minimalnie, bo minimalnie, ale mam zwiększone. I patrzcie, z jednego kamienia z X-em wypadły już dwa souharty. Chodzimy znacznie szybciej. I mamy darmowy item. Nie mamy darmowy item, który może być przydatny. Mamy jeszcze secret, nie mamy tutaj. Może bym rozwalił, może by nam bardzo z miłą chęcią bym to rozwalił, ale okej, mogę teraz iść tam tutaj to rozwalić. Powiem wam, o kurde, dwie minuty. Mamy klucz. Tym kluczem możemy sobie otworzyć skrzynkę. W skrzynce mamy 14 monet i kolejny klucz. Fantastycznie, tylko szkoda. W sumie mógłbym iść do sklepu. Mam jedną bombę. Nie. Zobaczymy, jak to będzie na dole. Teraz threshold są najważniejsze, tak? Ale tak wracając do tematu ogólnie. Item. Taki item tak sobie leży. Serio? Nie mam pytań. Czyżby mi się po prostu szczęście uaktywniło, kiedy sobie pograłem tym Isaaczkiem i trafiłem sobie odpowiednie itemy. Ale dobra, bo tak zaczynam wątek, potem zaczynam gadać o czymś innym i w ogóle nie dokończyłem wątku i nie wiecie, o co mi chodzi. Przede wszystkim Isaac trwa naprawdę już długo na moim kanale i będzie trwał jeszcze, i na pewno będzie jeszcze trwał bardzo długo. Ale z jednej strony patrzcie na to, że zaczynam mieć naprawdę bardzo dużo odblokowanych, już mam po prostu bardzo dużo odblokowanych rzeczy i Real Platinum God, myślę, że to jest, jakbym się postarał, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł branie tego, bo to ma naprawdę różny randomowy efekt. Trzeba po prostu, nie ukrywajmy, pomyśleć nad innymi seriami. Wiem, że większość osób
subskrybuje mnie głównie dla Isaaca, dla mojego stylu prowadzenia właśnie w tej grze. Spokojnie, Isaac będzie naprawdę jeszcze bardzo długo na moim kanale. Ale na pewno już nie będzie aż takiej ilości. Że jest tylko Isaac i tylko Isaac. Na pewno się pojawią inne serie. Dostałem monetę. Widzicie, dobrze, że zachowałem ten. Czy Destruction? Kurde, mogę sobie to zostawić. Na litu Horna by to było perfekcyjne. Okej, weź wlatuj w te ogniska bardziej. Bo te ogniska cię najbardziej klepią. Cholera, jasna. I moje pytanie jest następujące, że chciałbym po prostu poznać waszą opinię, jakie byście chcieli zobaczyć serię w moim wykonaniu. Okej, to bierzemy. Damage up, so hard, to też weźmiemy darmowym hajsem, także nie pogardzimy. Bo to jest tak, że tutaj mam tą serię Kingdom, mam Undertale, mam pomysł Papojona grać. Alicję też mam zamiar nagrać. Minecraft też będzie na moim kanale. Tylko, że nie mam zamiaru pokazywać nic, dopiero jak będę miał coś do pokazania, tylko wtedy będą się pojawiać odcinki. Czyli rzadko. Amnezja, no niefortunnie. O, co tam mam jeszcze? The Escapisy sobie kupiłem, bo też były na przecenie. I też to jest bardzo fajna gra, ale... Nie jestem pewny, czy byście to wszystko oglądali. Dlatego wolę się zapytać, co byście tam... Co byście chcieli zobaczyć, tak? Co byście chcieli zobaczyć? Na pewno sobie to poczytam, zapiszę i te gry, które mi odpowiadają, być może się pojawią na moim kanale w jakiejś tam przyszłości. Użyjmy. Dało slow effect. Czyli tak nie za bardzo nam to pomogło. Myślałem, że jakiś dev wejdzie czy coś w tym stylu. I please zapieprzona. Okej, idziemy sobie tędy. Cholercia, dobra, najpierw muszę sobie tych rozwalimy, bo ja będę strzały muszyskami to. Aha, tutaj do was nie przejdę. A to... O cholera! Ale to było spóźnione. Chodzę tutaj. Dobrze, że mam bardzo dużego speeda. Jestem w stanie naprawdę tutaj bardzo mocno manę... kuszące cholera. Ale nie przy takiej ilości życia. Jestem w stanie tutaj manewrować pomiędzy przeciwnikami, grając na padzią. Aj, padajcie, padajcie. Pisaliście mi, że mogę tutaj Lazarusem naprawdę bardzo fajny item na spację, spacebar item sobie odblokować, bardzo fajny. Nawet nie patrzyłem jaki. Naprawdę jestem bardzo ciekawy. Kawy, o co chodzi? Niestety nie zdążyłem, mamy już zawsze za dużo kluczy. Mamy Blankarda. Jestem bardziej skłonny brać to. I to. Nawet bateria mam. Jakby mi się jakiś Hierophant by mi się trafił, czy coś w tym stylu. Czy jakaś inna karta, Joker, czy coś w tym stylu, to ja bym się naprawdę bardzo, bardzo z tego powodu cieszył. Chociaż Hierofa jakby mi się trafi, to naprawdę to byłoby wszechmocarne. Addicted. Na szczęście nie było tam nic, co mogło mi zadać obrażenia. Mamy Pink Eye, czyli nasze obrażenie tam w bardzo minimalny sposób. I cholero. Strength. Ej, wiecie, że to jest bardzo dobra karta na to, co posiadamy. To jest wręcz genialna. Tylko pytanie, czy jak... Nie chciałem sobie zbijać, naprawdę. A czy jak to użyję w Devil Roomie, czy będę mógł zrobić wtedy deala za czerwone serca? W końcu mam jak to sprawdzić. O i tak. Chodźcie tutaj gnoje, chodźcie tutaj gnoje. Ogólnie wyczaiłem, że musiałbym mieć mikrofon bliżej tutaj ust i żeby to mi było naprawdę bardzo dobrze słychać i żebym wykorzystywał większy potencjał tego mikrofonu. Muszę sobie kupić jakiś wysięgnik.
albo pogadać, żeby sobie taki, żeby mi ktoś taki zrobił. Mam nadzieję, że dasz coś bardzo dobrego mi. Dałeś mi tylko bomby. Czyli takiego nic, co by mi się faktycznie mogło przydać. Dobra, weźmy sobie na górę. Tu nie ma. Tutaj nie byliśmy. I tutaj był trash room, tak? Tyle musieliśmy zwiedzić. I potem się okazało, że trash room był w pokoju, gdzie, który minęliśmy. Cholera, nie zdążyłem uniknąć. Mój refleks na padzie nie jest taki dobry, co? All stats up. Pigułka. Infested? No raczej nie jestem zainteresowany. Tutaj mogę to rozwalić. Nie ma co, no kurde, pyro, no niby fajny item, ale... Trawka rofiu, to pewnie tutaj będzie secret, jest secret. Kolejna bateria, to jest tak kuszące jak cholera. O cholera. To będzie bardzo ciężkie. Okej. Ale mi się przewalony boss trafił. Ale na szczęście, że mam jakieś tam solidniejsze obrażenia. Ball of bandages, czyli mogę używać strengtha. Ale mamy dobrą osłonę, mamy tutaj nożyk. I mamy ball of bandages. I mamy bardzo mało serc. Tja. Okej, okay, jeszcze to polerne ogniska sobie zgasza. Już nie powinienem się tym jakoś przejmować szczególnie. Niby teoretycznie nie powinienem, ale... Idź ode mnie. Też. Papa. Do widzenia. Kolejne monety. 27 monet, wozimy tutaj. O cholera. Bateria. Fantastycznie, dostałem to, czego potrzebowałem. Nie, 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 nie. Ja jestem skłonny nawet brać to. Więc ja mógł generować blacharty co 8 pomieszczeń. To jest antygrawitacyjne ciołku, co? Mamy trash room. Fantastycznie. Dobra, słyszałem, że tam dostałem jakiś... Klucz, Boże, zapomniałem, że to jest ten czempionowy. Nie widziałem, że on jest ten ulepszony gnoj, który jeszcze strzela w moim kierunku. Co za gnój. Nożyce. To chyba nie jest jakiś item marzeń, co? To chyba jakiś item nie jest marzeń. Znaczy, na pewno by mi się pozwolił gdzieś tam dostać, gdzie normalnie bym może nie mógł się dostać, ale... Nie szokujmy się, to co mamy jest o niebo, niebo lepsze, tak? Cholera. Jest takie duże pomieszczenie. Okej. I będziemy mieli sklep przy okazji. Dobra, no to raszujemy. Może postaramy się hasza zrobić. Mam przynajmniej taką pierdzieloną nadzieję. Okej. Okay. Padł. Tutaj też są gnoje. Chodźcie tutaj, co? Chodźcie. Chodźcie, rozwalę was. Okej. Okay. I też tutaj. Chodź. Okej, okay, jeszcze tylko ciebie muszę rozwalić. Dobra, fantastycznie. Używamy itemu. Wchodzimy tutaj. A, nie mamy nawet kluczy, żeby wejść. Dobra, to nieważne. Serio? Strasznie. Że tak pozwolę sobie powiedzieć nawet i... You feel cozy. Fantastycznie. Tak myślałem, czy Blancarda bać, czy Satanic Bible.
szatanistyczną. Ale chyba sobie jednak zostanę przy tym. Nie, 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 nie. Amnezji to już mi starczy. Bardzo straszna gra, która kiedyś była straszna, ale teraz jest zbyt ograna. Jest zbyt ograna. To w Claps używamy. 99 bomb z powrotem, bo jakby nam zabrakło, tak? Jakby nam miało zabraknąć. Okej, okay, mamy klucz do trash roomu. To fantastycznie. Aj, gnoje. Co myślicie, że ja na padzie wam nie dam rady? No chyba mieliście rację. W ogóle jak to tam te serce wyleciało? To jest dziwne, to jest naprawdę bardzo dziwne. Wiecie, Crow Space mógłby się otworzyć. To niestety nie tędy droga, co? Dajcie mi jakiś mass poison, coś w tym stylu, co by mi pozwoliło bardzo szybko czyścić poszczególne pomieszczenia, żeby się aczkolwiek z nimi na bardzo nie męczyć, co? Okej. Okej. Przez kombinowanie dostałem tylko większe obrażenia. Dostałem więcej obrażeń. Nie to, że większe, tylko że dostałem obrażenia, tak? Okej. Zatruty robak. Ciebie też tutaj rozwalę. Ciebie też trzeba tutaj rozwalić, co? Może jak będę po sesji i będę miał to wszystko z głowy, to może walniemy sobie jakiegoś streama. Aha. Tak. O czym nie powiem, nie powiem, gdzie miałem. Się domyślicie. Naprawdę mi na tym padzie nie idzie, ale trzeba się... Jak użyję szczęt? Działa! Działa, ej, ej! I mam tyle serc, ile mam. Widzicie? Widzicie? Jednak to działa. Okej. Okay. Powrót szczęścia! Powrót szczęścia! I rozumu. Pigułki, no to się pigułkami, ale teraz o większość przeciwników nie będę musiał się z nimi cackać jako specjalnie. Addicted to nie, Infested to spoko jeszcze, bo mamy bombę i... Jakby mi bomby jeszcze były potrzebne, serio. Rozumiem, monety, coś w tym stylu. No serca też nie są mi potrzebne. Czy ja tutaj byłem, nie byłem w trash roomie ani w sklepie. Dobra, chodźmy sobie na górę. Może rasza nie musimy robić. I no hasza. Hasza by się zdało, co? Hasza by się naprawdę zdało i sami wiecie jeszcze kogo. Kurde, tutaj jest podwójna skrzynka. Ja mam wrażenie, że w... Okej. Okay. Jestem skłonny. A podstawiamy. To może mi dać chyba potencjalnie więcej. Dobra, zyskaliśmy jakieś lepsze trinket przede wszystkim, tak? Przede wszystkim zyskaliśmy jakieś lepsze trinket. Tutaj możemy wejść. Używamy, używamy. Generuj sobie serce. Jak będziesz chciał jeszcze kipisa zebrać, się potrzebują bardzo dużo serc, tak? Obrażenia zaczynam, mam solidne. Po prostu nie wierzę, co się dzieje. Przełamałem klątwę Lazarusa. U mnie. Blackheart. Dice Shard. Jeszcze klucz mi tutaj wypadł. Algis. The Tower. Tyle czaszek porozwalałem, a tyle rzeczy mi z nich wyleciało. Czemu to poleciało na dół? Tak zahaczyłem? Chyba tak. Okej. Okay. Przekombinowałem. Ale i tak wyszło dobrze, tak? Tak wyszło dobrze. Dobra, zlatuj.
Dobra, używamy. Okej. Cholera, na sam początek jeszcze musimy wyrzucić. Ja pierdzielę. A tam jest sklep, tam jest wszystko, tak? Okej. Okej. Kolejna bomba, złazimy sobie niżej. Mamy tutaj coś i coś. I mamy podwójny Pretty Fly. To jest coś, co jest na hasza wszechmocarne. Chodzimy do sklepu, mamy one to one forever. Bierzemy to. To też bierzemy. To też. No to chyba ludziska jesteśmy już ustawieni. Jak będą nam wylatowały jakieś ten... baterię. To tym bardziej. To tym bardziej jesteśmy ustawieni. Okej, okay, tutaj nie chcę ryzykować, że mi coś wypadnie fajnego. Tutaj mi się to chowa. Podwójna bomba, raczej nie jestem zainteresowany. Okej. Okay. Co, ognisko we mnie strzeliło, czy co? Ja nie rozumiem, ja naprawdę nie rozumiem tego bardzo. Skąd te obrażenia dostałem? Okej. Okay. Dobra, oczyściłem sobie drogę, mamy kolejne Bolo Bandages. Fantastycznie. No nie bij tego Gapiego, ale nie. Bierzemy, schodzimy niżej. Nie kombinujemy za to, tak? Nie kombinujemy za to. Nad to. Nie za to, nad to. Jest 19 minuta. Jesteśmy mocni, ale nie jesteśmy wystarczająco mocni. I to jest najgorsze. I to jest właśnie aktualnie najgorsze. Okej. Mam opcję przerolowania sobie itemu. Ale nie wiem, czy chciałbym sobie to zostawić na David Room. No właśnie, to jest naprawdę... To jest naprawdę bardzo... ciężkie pytanie, które musiałem sobie zadać sobie. Okej. Jak nazwać, musiał mi się... Mam klucz i mam mapę. Bierzemy. A, bo to jeszcze wszystko mam podwójne, co z tego wyleci, tak? Idealnie mam jeszcze na mapę, mam jeszcze na to. Mogę zrobić coś takiego. 5 monet mi wyleci, wyleciał mi nawet więcej niż 5 monet. Wyleciał mi 10 monet, więc idziemy sobie dalej. Tu. Naładujemy sobie... O, jeszcze jeden raz. Pokeball. Mogę zrobić tak. Serio, dostałem obrażenia? Jak mam taką osłonę? I mamy tutaj mamą. W sklepie byliśmy, tutaj byliśmy, tam zwiedziliśmy. Myślę, że mogę gnać i próbować. Tak. Raz. Dwa. The Lovers. Nie jestem zainteresowany. Używamy. Fantastycznie. Mamy maksymalną ilość serc. To brzmi naprawdę sensownie, to brzmi realnie, tylko że jestem na 22 minutach, to teraz musiałbym bardzo mocno przyspieszyć. Nawet bym sobie włączył mapę. Trudno, niech mi... Za szybka, za wściekła, co? O cholera. Dobra. Oj, jak pewnie byłabyś w normalnej formie, to bym cię załatwił szybciej, a tak to przepraszam, musisz trochę poczekać, co?
Może przestań teraz strzelać już z żółoczysk. Okej. Okej. Tak to mam wszystko zrobione. Tutaj nie mam nic. Zeskakujemy po prostu niżej. A czemu idziemy do DCS? Bo w DCS będziemy mieli ewentualnie 4 przedmioty, tak? To gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Coś mi się wydaje, że tam może być. Chociaż nie wiem, czy ja nie powinienem tutaj spróbować poszukać. Ja tutaj powinienem sobie poszukać Sacrifice Roomu. Chyba powinienem, bo inaczej potem będę... Mogę być. Okej. Zrobienie jednego nie wykluczy zrobienie drugiego, tak? Używamy. Widzicie? Miałem rację. A może dajcie sobie zostawimy na tego hasza całego, co? Tam jest więcej itemów do przelosowania w razie czego. Nie wiem, w co ty, Gerdy, strzelałaś. Serio? Dostałem obrażenia. A, mi się jeszcze Polaroid odpala, przecież ja nie mam żadnych czerwonych serc. Fantastycznie. Chociaż ja miałem wtedy Blancarda, to jest Monday Sharda. Lamp of Call. Błagam, Lamp of Call. Ja nie mówię Head of Krampus, że swoja głowa jest naprawdę świetna. Chociaż potrafi naprawdę bardzo dużo obrażeń zadać, ale uważam, że Lamp of Call w aktualnej sytuacji mógłby być o wiele bardziej przydatny. Niestety dostałem głowę Krampusa, Little Steven. Dobra, liczymy, że Kipisa będę mógł sobie wygenerować tutaj na dole. Dobra, trzeba sprawdzić wszystko, tak? Na miarę możliwości. Okej. To moje obrażenia są naprawdę bardzo małe, co? Są naprawdę bardzo małe. Two of Clubs. Używamy. Mamy czerwoną arenę, na którą możemy sobie wejść, zobaczyć, czy coś będzie interesującego dla nas. Nie. To nie jest Sacrifice Room. Mogę podstawić bombę, uciekać. Nie marnować czasu. Używamy. Wchodzimy na górę. No i patrzymy. Patrzymy, czy się nam uda tutaj rozwiązać wszystko. Podwójny klucz. O właśnie, bo nie mamy kluczy. To też może stanowić swojego rodzaju bardzo duży problem, jak wejdziemy sobie tam niżej. Potrzebowałbym. Dziękuję. Jeszcze kilka kluczy, bo jeszcze na D-chest. Tak, jeszcze z 6 bym poprosił. D-full. Raczej D-full nie będę chciał z tego korzystać. Tak na dobrą sprawę. Okej, okay, to nie tu. To nie tędy droga. Chodzimy sobie tędy. Chodzimy na górę. Mam wrażenie, że... Że to mógł być Sacrifice Room, ale jednak nie. Okej, uda się nam zwiedzić, że są nie wszystko przy okazji, tak? Okej, padłeś, powstań. Spaghetti! To w sumie by się nadawało do Undertale. Takie powiedzenie. Sami wiecie, co oglądają, to wiedzą. Nie. Nie będę wchodził w gówno, żeby tylko zabrać podwójną bombę, zwłaszcza, że ich mam 99. Okej, okay, bateria. A wezmę. Kolejna bateria. Cholera. Używamy. Tu mamy secret. Dice Shard. Tutaj wchodzimy, patrzymy. Necromonicon.
Dziękuję. To też jest kuszące jak cholera, wiecie? O, nie jestem wystarczająco mocny, chyba potrzebuję sobie generować, jako sobie teraz klucze potraciłem w bardzo idiotyczny sposób. Nie jestem zadowolony, naprawdę nie jestem zadowolony. Dobra. Ale na hasze przynajmniej... Ty cholero, liczyłem, że na jakieś klucze, a teraz mi dasz jeszcze więcej monet, co? Dobra, mi się monet equal power trafi. I będę w stanie... Okej, okay, 5 kluczy, wystarczająco. Zrzucimy sobie niżej. I tu mamy secret, tak? Dobra, przestańcie się tak bawić, bo mnie to tylko denerwuje. Że mi się też takie cholerne pomieszczenie musiało trafić, co? Przepadnijcie skały. Crow Space! Przed bossem! W sumie dziękuję, cholery. Jest to kuszące, nie powiem, bo możesz mi dać dobry trinket, Black Market. Niestety Black Marketu nie ma, ale dostaliśmy ewentualne 6 monet do... Okej, okay, włazimy tutaj. Musimy Eat Leaves pokonać. Okej. Okay. Fantastycznie, dobra. Próbujemy. Jak zostanie nam dużo czasu, to idziemy sobie pograć na maszynie, co? Mam nadzieję, że nie powinno się nam zamknąć i uda się nam hasza zrobić tym Lazarusem i zostanie nam tylko mega szatan do zrobienia. Byłoby mega fantastycznie. Cancer, serio? Ja jakoś nie jestem szczególnie zadowolony, ale... Okej. Okay. Dają radę. Zostało 1,5 minuty. David Roomu nie ma. Wchodzimy. Daj mi coś. Błagam, daj mi coś. A teraz mi się trafi Money Equal Power, nie niżej. Jaki ja będę zły, jaki ja będę wkurzony. Quick Charge. W sumie to może być przydatniejsze. Hierophant. Hierophant to sobie weźmiemy, bo to może być faktycznie przydatniejsze. Kurde, że też tutaj... Dobra, nie ufam temu, że mi już coś da. Idziemy na hasza. Na pewno chcę się wyrobić, na pewno nie chcę stracić tej szansy, żeby coś ugrać w tym odcinku, bo... Bo naprawdę dawno czegoś takiego nie było. Wchodzimy do sklepu pierw. Świnka z karbonka. I karta za piątaka. Two of Hearts. Nie jestem zainteresowany. Tearsy. To może być spoko. To może mi pomóc. A to mi chyba daje jeszcze zwiększony range. Tak, to mi jeszcze ręcz zwiększa w razie czego. Nie jestem zainteresowany. So hard. Więcej kluczy nie mamy. Cóż, walczymy i próbujemy. Mam nadzieję, że się uda, ale muszę się podrapać po cholernym nosie. Okej, okay, już tam to tam się przykleiło. Pomału mu już obrażenia zadaję. Zwiększone. Okej. Okay. To fajnie się tak przykleja i to tak wiruje, wiruje, wiruje przy tym bosia, potem jeb, 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 jeb. No i mamy hasza, dobra, no to przywalimy w hasza ile tylko możemy. Bez przesady. Wiem, że są tak obrażenia. Właśnie te bomby mi zaczynają tam robić, bo tak to ogólnie to sam siebie zadaje naprawdę strasznie mizerne obrażenia. Ale jak te bomby się wystarczająco dużej ilości tam przykleją do niego, to jakieś tam obrażenia dodatkowe zaczynam usadzić. Co nie da się ukryć, tak?
A, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A, czyli jak się chowa, to jeszcze nie od niego nie odlatuje. Fantastycznie. No to będziemy mieli hasza zrobionego. Chociaż. Oby mi się trafił Sacrifice Room niżej, co? Jak ja bym się cieszył. Ale raz, że mi się musiało tutaj na tych muchach, mi się musiało to przylepić. Kurde. Super Hexagon. Pozdrawiam. Pograłbym Super Hexagona, fajna gra. Seriously. To jest tak ciężka, żeby to jeszcze komentować. Ajajaj, tą stronę strzelasz, dobra, tam. Ja tutaj musimy wstać i tutaj cię klepać. Tak dostałem wrażenia, tak? Raz, dwa, trzy. Giniesz ty! Giniesz ty! Cholera, mi temu szyszka mi tutaj dał. Poczekam tutaj w rogu. Okej, teraz będzie sobie gromadził te purchawy, paczągi, a czy nie paczągi, muszyska i tak dalej. Dobra, to ma strasznie długi zasięg, warto to porozwalać. Okej, dotąd jest zasięg. Dobra, fantastycznie. Wiecie, jeszcze nie jest zrobione, nie można powiedzieć, że już mam za sobą, ale chyba raczej na 80-90% raczej już to mam za sobą, hasza. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jeszcze coś więcej. To jest tak... You are good! I can better. Gdzie się udział? Teraz otaczę się przez całą mapę. Kurde, musiał się pochować wtedy, kiedy to ten. Okej. Cholerny purchawy. Zaczyna się rzeź. Taka solidna. Okej. Prawie, że... Dobra. Co mi się uda odblokować? Pokażę mi Steam? Empty with zero. Czy jak to się zdźwię? Nie wiem, za małe to jest, nie widzę. I teraz wejście! Bum! Okej, żadnych słuchaczy tutaj nie mam, żadnych kluczy, co najgorsza, nie mam. Idziemy tutaj. I próbujemy. Curse the unknown. Nie wiemy, co się tutaj znajduje. Okej. No, to sobie wybuchłeś. Dziękuję. Myślę, że to tak długo nie ładował. Dziękuję, kluczy. O, właśnie, kluczy tylko pożądam teraz tak bardzo, bardzo mocno. Sobie się wybuchli. A, jak się ma te łzy, które przechodzą przez ściany, to wtedy jeszcze przechodzą przez kamienie. Fantastycznie. Jak spektarfisty działają. Dobra, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, mamy Express Passage. Igwas. Aha, no to mi tutaj mi ustawiło całą mapę, z tego co widzę. Widzę, że boss raczej najprawdopodobniej będzie u samej góry, więc pójdziemy na dół, żeby poszukać ewentualnego... Używamy, generujemy sobie serca tyle, ile możemy. Tyle się staramy wygenerować. Na arenie jest... Oj, no nie. Nie jestem tym zainteresowany kompletnie. Boże, ta mucha. Ski Allah-Akbar. Bomba na sobie by jeszcze poleciała w moją stronę. Bomba.
bombowo wręcz. Muszę przestać. Okej, weź się tam wybuchajcie, bo 8 kluczy. Się tak martwiłem, że mi tutaj klucze nie będą chciały podlecieć. Okej, jeden przyciąga drugiego, tak? Z tego co widzę. Przez to jak u jednego wybuchnie właśnie ta moja super łza, to drugiego też to rani. I na odwrót. Używamy, generujemy. W dalszym ciągu wierzę, że uda mi się. Że uda mi się to jakoś jeszcze osiągnąć ten ostatni cel, jaki bym potrzebował zrobić Lazarusem. Ale nie możecie mi zarzucić, że teraz mi się nie udało nic odblokować. A starajcie się marudzić, starajcie się marudzić, co? Będziecie marudzili, to ja będę zły. Podskoczył gnoj. Okej. Okej, powybuchałeś sobie. Kolejny twój bomby. Idealnie, żeby mieć 99. Nawet może do ciebie bym przyszedł, panie żebraczku, ale nie mam wystarczająco pieniążków, żeby cię zadowolić. Okej, to jest zresztą wersja, która teraz tylko te pająki, to nie muszę się martwić. Szczególnie. I tutaj może być tylko... No niestety, chyba nam się nie uda tego zrobić. Jedyna ten szansa jest taka, że... O cholera, ale ciężkie pomieszczenie. Że Daddy Skin nam podleci. To jest jedyna nasza deska ratunku. Okej, idziemy sobie tutaj. Dzień dobry, generuję sobie kosy. Okej. Używamy. I bijemy Ajzaczka, no bijemy któryś raz z rzędu. Dawno cię nie pokonałem. Aż wczoraj. Okej. Te wybuchy mi naprawdę mega dużo robią. Cholera. Do góry, do góry. Strzelamy sobie. No i wybuch wsiadł. Jak wybuch wsiadł, nie musimy się martwić. Tutaj wskakujemy sobie. Jeden wybuch, szkoda, że jeden, bo było kilka bomb na nim. Okej. Chyba idzie sprawniej i też zaczynam grać coraz lepiej na tym padzie, co? Okej, dobra. Bym dostał obrażenie, gdyby nie mam o tyle osłon. Dobra, weź się przepadnij. Idziemy i no cóż, Dadyski, jeżeli Dadyski na pewno nie podleci, to będziemy musieli grać jeszcze dalej. Course the Unknown. Damage Resistance. To. Hierophant możemy sobie użyć. Przynajmniej tak. Okej, no to chodzimy i szukamy. Aby się nam trafiło, co? Bo itemy mamy świetne, żeby go pokonać. Wręcz genialny, bym rzekł. Ale czy będziemy mieli tyle szczęścia? To już nie wiem. Dobra, jeden padł. No nic nie ma, no nic nie ma. Że chyba bym używał The 100, tylko nie wiem, czy The 100 może mi dać...
Dobra, ryzyk, ryzykujemy dosłownie wszystko. Mam snipe, jakie mam obrażenia? Jeden. Soulmirk mi się trafił, tak? Poszmar. Okej. Ale mogę to ugrać się. Widzicie, jak mało zadaje z mam snipe'a? Wolimy tych itemów nie przelosowywać pod jednym względem. Przede wszystkim mam tutaj pierdzieloną szansę, że mi się trafi na dyski, tak? Jak naładujemy sobie The 100. Jak naładujemy sobie The 100, to się tam wracamy i liczymy, że nam wpadnie coś dobrego. Dobrze, że Daddy Longlegs nam pomaga, co? Okej. Okay. Jak to długo trwa? O! O, czyż miał tutaj coś dobrego? Kejbam. Cholera, ja tak... Podstawmy bombę, zobaczmy. Nie wyrzuca monet. Gdybym się wstrzymał i to wszystko bym sobie przelosował. Okej. Kolejny klucz, dziękuję. Aby mi się nam trafiło takie pomieszczenie, nie? Okej. O, często truci tam wlazło, co? Okej. Czyli ładujemy sobie itemy szybciej. No to próbujemy. Ale mi się jakieś dziwne kombo służyło. Ale obrażenia mam kozackie widzę. Próbujemy dalej. Może to jest... Chyba ja się na tym głównie ślizgam, dlatego tak mi tutaj ten... To jest nawet wielce prawdopodobne, że mi się uda zginąć z tego powodu. O, jak fajnie. A jeszcze tutaj jest. Może mi się jeszcze randomowe tirsy włączają. Okej, więcej itemów do reloadowania. Dostałem się Belzebubem. Fantastycznie. Ajpekak, no. Aha, tutaj nie ma nic. Łazimy na górę. Próbujemy dalej, tak? Próbujemy dalej. Okej. Okay. Jak zacznę tutaj respić. Jeszcze nie trafiło, co? O właśnie. Dobra. Teraz te randomowe łzy. One są tak złe. Ja mogę sobie... Ja mam Price Bomb. Okej. Mogę się na takiej zasadzie wycwanić. Ludziska, to nam daje bardzo dużo możliwości. Dobra, jedna bomba, druga bomba. Lecimy, generujemy sobie jak najwięcej stafu.
szkoda, że nie mam jakąś obszarówkę na te bomby. Jak mi się wygeneruje bardzo dużo stafu, mamy Soulhearta. Pierwszy Soulhearta. Cholera, ten będzie mi monety zbierał. Okej, mam jakąś kartę The Tower. Jakoś nie jestem zainteresowany, nie pamiętam, jak to się wyrzuca. Nie tym. Tym? Czy tym? Okej, tym się wyrzuca. To fantastycznie. Dobra, no to próbujemy, generujemy sobie więcej stafu, żeby nam skrzynek nam mega dużo powylatywał, jak ja bym się cieszył. A potem D100 możemy to reloadować. Golden Key ja raczej nie jestem zainteresowany. Wiecie co, może wezmę tego Soulhearta, bo... Nie jestem zainteresowany tą pigułką, ale wezmę. W sumie pół biedy, że mi się trafiło aż tak dużo bomb, nie? Mam baterię. Dobra, baterię sobie wezmę. No niestety to się już nie przyda. Próbujemy, walczymy do samego końca, tak? Jest naprawdę ciężko, jest naprawdę epicko. Mamy 44 bomby. Wygu, nie, to wolę to sobie zostawić, co mam. Nie zbierać mi kluczy żadnych. Nam tak bomby, żeby mi to wyleciało tam daleko. O właśnie, jak najdalej. Proszę mi nie przeszkadzać. Ja tu walczę. Żeby ugrać coś więcej. Zabrałem bombę, idiota ze mnie. Okej. Idź ode mnie. To dużo stafu. Kolejna moneta. Kurde, gdybyś ich nie brał. Okej. Gdybym wtedy wcześniej pomyślał i te monety. Chociaż. Chyba teraz jestem w lepszej sytuacji, co? 52 minuty odcinka, znowu. Znowu jakieś takie chore, długie odcinki mi wychodzą, co? Okej. Kolejna moneta. Byłoby miło... Okej, dajesz mi klucz w zamian. To fantastycznie. Okej. Dajesz jeszcze jedną bombę. Już nic nie wyleciało. Relojujemy! Kurde gnoju. The Devil. Szkoda, że żadna bateria się na mnie trafiła. The Devil, spoko karta. Reloadujemy jeszcze raz. Troll bomba. No, ty raczej mi przeszkadzasz bardziej niż ten. Anxious Vision. The Devil. Bumbo. Bumbo jest fantastyczny. Okej. To bierzemy tak. Reloadujemy. Kurde, no niby. Próbujemy dalej, tak? Próbujemy dalej, aż się uda. Mam nadzieję, że się uda. Mamy latanie, mamy dużo transformacji. Transformacje się nie reloadują. Musimy o tym pamiętać.
Okej, mamy darmowy item, ale raczej nie jestem z tego faktu jakoś tam szczególnie zadowolony. Już mamy tam fajne itemy, żeby sobie ten obrażenia pozwiększać bardzo kozacko, ale... No, chyba się nam nie przyda, co? To dostaniemy? Nie dostaniemy nic. O kurde, trinket mam inny. Czy ja mam ten trick charge? Ojojoj, no to będzie troszkę gorzej. No to będzie gorzej niż myślałem. Mam nadzieję, że przynajmniej jeszcze dwa razy uda mi się użyć D-100, co? Okej. No by się udało. Jak ja bym się cieszył, jakby mi się Dadiski trafił. A też czuję, że mi się nie trafi. Blachard. Czy ja mam to, co myślę? Aha, wybuchy mnie przecież nie ranią. Dobra. Muszę o tym pamiętać. Jakiego muszę mieć farta, żeby ten... cały czas... mieć The Halo, że mi się niby reloaduje, ale cały czas mam Halo i mam te dwie muszyska, które mnie chronią. Nie potrafię tego zrozumieć. Dobra, bardzo ciężkie pomieszczenie. Dobra, Immortal Friend. Bij ich tam. David, to ja wolę sobie już na Mega Shatana zostawić. Ciebie wolałbym. W sumie klep ich Immortal Friend. Zbieraj te pociski. Klep. Okej, fantastycznie. Okej. A ja latam, więc nie muszę się martwić, co? Dobra, jeden padł. Trzeci prawie też padł. Blachard, dziękuję. Klucz. Kolejny blachard. No to przynajmniej sobie będziemy w stanie tutaj pogenerować bardzo dużo serc. Okej. Jeszcze dwa pomieszczenia. Proszę. Okej. Dobra, lecimy dalej, próbujemy. A i tutaj, dziewczynki, dam wam radę, co? I can do it. Chodźcie tutaj. Jak już znam tą grę na pamięć, wiem jakie tutaj są mechaniki, to tak fajnie się w niektórych, pod niektórymi aspektami się bawi, chociażby teraz, jak się ma te Price Bomb, D-100 i D-20, nie? To tak się fajnie w to bawi. Dobra, blacharta możemy brać. Dobra, złazimy sobie niżej. I próbujemy dalej. Raz, dwa, trzy. Mam kolejną skrzynię. No nie jest za wesoło. Dobra, się mogę chyba tutaj wrócić. To sobie wezmę. I to. Jakie mam obrażenia? Maksymalne przecież z tym. Oby mi się udało jeszcze raz naładować. Oby. Takie haszak oby. Czy sprawdzam ten. Złote gówno. Gdybym się wstrzymał i miałbym się tutaj... A nie, to mi wtedy ten dzieciaczek pozabierałby mi wszystko. Ile ja mam zwykłych serc? Czy wy to widzicie? Skąd ja mam tyle serc? Okej, tutaj nie mam, to sobie mogę brać tą. Tu byliśmy.
coś się obawiam, że boss jest już naprawdę bardzo blisko. I szansa, że uda się nam jeszcze... Judgment. Mogę tam użyć. W razie czego, bym już użył kilka itemów do przelosowania. Nie pomyślałem o tym, ale dobra. Mam nadzieję, że mi dasz bardzo dużo, co? Klucz. Serce. Więcej. Bombę. Nie jestem zainteresowany. Dadyski. I liczę, że możesz mi dać. O. Okej. To jest mega, co się tutaj dzieje. Dobra, weźmiemy to, bo to zawsze jest jeden item do item poolu, żeby to sobie zreloadować, tak? Okej. Okej, okej. I can. Kurde, naprawdę teraz żałuję, bo mi się... Już widzę, że raczej mi się uda naładować. A tak to miałbym więcej tam stafu, więcej skrzynek. Bardzo źle bym zrobił. Okej. Skrzynkę, item. Serce. Dobra, mogę bracie się uzdrowić. A co? Wracamy się, próbujemy. Prawdopodobnie to już jest ostatni raz, kiedy już próbujemy, bo wątpię, żeby nam się trafiło. I zamykam oczy. Spam. No cholera, czemu dadyski mi się nie chce trafić, no? Chyba musiałbym mieć chaosa, żeby mi się mógł trafić. Zło wcielone. Z jednego czerwonego serca nagle mi się zrobiło tyle tych serc. Bam bam mi się tutaj pojawił. Co mi się tutaj trafiło? Okej, okay. Próbujemy. Nie trafiło się już nam nic. A co mamy? Fajne itemy widzę. Bardzo fajne. No to próbujemy, używamy David, żeby sobie zwiększyć troszkę obrażenia. Widzę, że nasze obrażenia nie są jakieś przekozackie. I oficjalnie kończymy ten rano. Próbowaliśmy, próbowałem bardzo długo. Miałem bardzo dobry pomysł. Trochę zgałganie, bo mogę to rozegrać przede wszystkim lepiej. Na przykład tego Judgmenta użyć tam, poprzenosić karty, pobawić się tak szczególnie, że na przykład brałbym karty, wszystkie trinkety i tam bym wszystko przerzucał, ale o tym też nie pomyślałem. Pomyślałem o tym tylko tak połownicznie, zamiast po prostu maksymalizować sobie dosłownie to, że może mi się tam na diski trafić. Mogę to rozegrać lepiej, ale i tak jestem zadowolony z tego rana. Hasza zrobiłem i w ogóle. Boże, ta muzyka tak długo leci. No to... To byłoby na tyle z mojej strony. Trzymajcie się, ludziska. Na razie.